planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Chciałabym teraz serdecznie powitać panią Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Równie serdecznie witam pana Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W naszym spotkaniu uczestniczą także pani Urszula Rusecka, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Joanna Borowiak, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Anna Dąbrowska-Banaszek, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pan Andrzej Kryj, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witam panie posłanki i pana posła, a także wszystkich przedstawicieli samorządów oraz instytucji samorządowych. O zabranie głosu poproszę teraz panią Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Szanowny panie ministrze, szanowne panie przewodniczące, państwo parlamentarzyści, szanowni państwo samorządowcy. Ja niezmiernie się cieszę, że dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza inauguracja podpisania umów może mieć miejsce, ale to przede wszystkim taka ciężka praca, zaangażowanie i profesjonalizm pana ministra Stanisława Szweda, dzięki któremu doszło do tego, że w sierpniu strategia tak zwanej deinstytucjonalizacji, w skrócie ujmując, stała się faktem, że została ona przyjęta, zostały opracowane kierunki, w jakim Polska chce pójść, jakim pomoc w zakresie usług społecznych chce iść w szerokim obszarze wsparcia i osób z niepełnosprawnościami i wszelkich potrzeb w zakresie deinstytucjonalizacji. Dziękuję też zespołowi pani dyrektor, bo to właśnie pan minister, właśnie przy pomocy pani dyrektor, całego zespołu Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji wypracowali te rozwiązania, dzięki którym możemy już kierunkowo działać. Przede wszystkim dzisiaj spotykamy się, aby wspólnie podpisać umowy. Umowy, gdzie państwo będziecie w swoich samorządach jako pilotażowe działania wypracowywać rozwiązania związane z deinstytucjonalizacją. To jest proces nieuchronny i konieczny. W Polsce ten proces dobrze idzie, w dobrym kierunku, na pewno w zakresie pieczy zastępczej. Mamy bardzo dobre wskaźniki. Mamy teraz przyjętą ustawę o zmianę ustawy o pieczy zastępczej i właściwie szykujemy się do kolejnych pozytywnych zmian w tym kierunku. Ale w obszar usług społecznych, wsparcia obywateli jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też z jednej strony tworzymy pilotażowe rozwiązania w zakresie Centrum Usług Społecznych, które też funkcjonują w samorządach, które też w tym tygodniu będą podsumowywane u pana prezydenta, bo to projekt pana prezydenta realizowany właśnie też tutaj dzięki zaangażowaniu pana ministra i zespołu pana ministra, ale przede wszystkim właśnie wsparcie w zakresie i opieki asystenckiej, wytchnieniowej, a także pomocy sąsiedzkiej, różnych form wsparcia, które są potrzebne Polakom. Żyjemy coraz dłużej, a więc jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, ale musimy odpowiednio otoczyć wsparciem rodzinę. I tą rodzinę od małego dziecka aż po seniorów. Dlatego też dziękuję przede wszystkim państwu samorządowcom, że chcieliście wziąć udział w tym konkursie, w tym pilotażu, że to, co państwo wypracujecie, te narzędzia, rozwiązania, to, co wdrożycie w swoich samorządach, przede wszystkim będzie takim przykładem po analizie do kolejnych działań, które będziemy wprowadzać w kraju. Serdecznie gratuluję, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem i jestem głęboko przekonana, że ta polityka społeczna, którą realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest przede wszystkim nakierowana na drugiego człowieka, na wsparcie, na pomoc rodzinie, tak jak powiedziałam, z małymi dziećmi, wsparcie seniorów. To przecież wszystkie rozwiązania od naszych sztandarowych programów Rodzina 500+, poprzez zaopiekowanie się seniorami. Już teraz wiemy, że przede wszystkim to wsparcie, które nasz rząd dedykuje, jest
nieporównywalnie większe od tego, co proponowała opozycja w roku 2015, do roku 2015. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin z małymi dziećmi to programów nie było i to nie jest polityczna wypowiedź, tylko ich po prostu nie było. A jeżeli chodzi o seniorów, wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania, zarówno z godną waloryzacją, z 13. emeryturą, 14. emeryturą, którą już jak wiemy, pan prezes Jarosław Kaczyński postawił tą symboliczną kropkę na D i powiedział, że to rozwiązanie staje się na stałe rozwiązaniem, wprowadzonym już do portfela emerytów, ale przede wszystkim dzisiaj w tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć, z jednej strony po COVID-zie, z drugiej strony tocząca się wojna na Ukrainie, ale nowoczesna, dynamiczna, rozwijająca się Polska potrzebuje wsparcia rodzin przez państwo i my te działania będziemy podejmować. I współpraca z samorządami, na co kładziemy bardzo duży nacisk, jest bardzo potrzebna, bo państwo odpowiadacie za swoje terytorium, ale odpowiadacie też za ludzi, którzy są na tym terytorium. Dlatego też ta współpraca rządu i samorządu jest dla nas priorytetem. Dziękuję, że jesteśmy razem, dziękuję, że będziemy mogli dzisiaj podpisać umowy, a po okresie pilotażu, kiedy państwo w listopadzie 2023 roku już wypracujecie te rozwiązania, wdrożycie w swoich samorządach, będziemy mogli się dzielić tym dobrym doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wystąpienie. O zabranie głosu poproszę również pana Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Szanowna pani minister, szanowni posłowie, szanowni przedstawiciele samorządu, zarówno powiatowego, jak i gminnego. Dzisiaj to jest taki czas, gdzie możemy realizować przyjętą strategię rozwoju usług społecznych do roku 2030 z perspektywą do roku 2035. To, o czym tutaj pani minister powiedziała. Prace były trudne, ale cieszymy się, że mamy strategię, bo na tej strategii możemy dzisiaj budować całą opiekę społeczną, opiekę dla drugiego człowieka w naszych samorządach. I myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy właśnie wspólnie razem wypracowali sobie najlepsze rozwiązania. W ramach już przyjętych rozwiązań i też realizacji strategii mieliśmy 16 konferencji dotyczących procesów deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia z opieki instytucjonalnej do opieki w miejscu zamieszkania. I te konferencje pokazały nam, jak różnorodne wsparcie wygląda w samorządach, jak świetnie też jest współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi. I dzięki takim konferencjom, ale również tym spotkaniom chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania. Przy budowaniu strategii najtrudniejszym problemem było, jak rozwiązać problem dotyczący dzisiaj funkcjonującej opieki instytucjonalnej, abyśmy spokojnie mogli przechodzić z opieki instytucjonalnej do opieki w miejscu zamieszkania. Wiemy, że przed naszym krajem wyzwaniem, można powiedzieć, które no, wszystkich nas absolutnie będzie absorbowało, to jest kwestia starzenia się społeczeństwa i zapewnienia opieki osobom starszym. I to, co, na czym nam zależy, to abyśmy stworzyli taki mechanizm, że opieka nad osobami starszymi w pierwszym momencie zapewniamy ją w miejscu zamieszkania. Bo z jednej strony jest to dla tych osób, które mieszkają w swoich mieszkaniach, jest to, no, myślę, najlepsze rozwiązanie, ale też z punktu funkcjonowania samorządu, z punktu funkcjonowania państwa jest też najtańsze. I tą ostateczną formą ma być ta opieka instytucjonalna. Ale wiemy, że dzisiaj chcemy też połączyć opiekę instytucjonalną, opiekę w miejscu zamieszkania na świadczenie usług społecznych, usług środowiskowych i takie działania przyświecają naszej strategii i również to będzie zadanie dla państwa w ramach pilotażu. I bardzo na to liczymy, że w ramach tych pilotaży zobaczymy też, jak państwo sobie radzicie z takim właśnie działaniem, jak to jest koordynowane na poziomie gminy, powiatu. Mamy w tych 20 jednostkach samorządowych małe miejscowości, ale mamy i też większe. Chcieliśmy też tak konkurs ustawić, aby po prostu byli przedstawiciele wszystkich samorządów. I taki też tutaj dzisiaj państwa zespół na tej sali jest, będzie podpisywał umowy. Myślę, że tutaj to, co jest niesłychanie ważne, to te propozycje, które już od państwa otrzymaliśmy, czyli to, co już
realizujemy, ale też myślę nowe rzeczy, czyli zarówno usługi asystenckie, które realizujemy już w tej chwili w samorządzie, bo przecież przypomnę, że w tym roku na usługi asystenckie ponad 500 milionów złotych przeznaczyliśmy i program jest zrealizowany, do organizacji pozarządowych też dodatkowe 100 milionów złotych, ale też inne działania. Opieka wytchnieniowa, program, który też chcemy właśnie włączyć w rozwój strategii. Chcemy na przykład w naszej strategii, aby domy pomocy społecznej również miały możliwość świadczenia takich usług jak właśnie opieka wytchnieniowa, mieszkania chronione, mieszkania treningowe. To wszystko jest przed nami i dzięki właśnie programowi no zobaczymy też na mapie i poprzez wasze samorządy, jak można to realizować. Nowym propozycją, którą też chcemy już zaproponować w najbliższej nowelizacji ustawy, będą usługi sąsiedzkie. Myślę, też bardzo ważne działanie, aby właśnie też na to, co na początku powiedziałem, żeby pomagać osobom w miejscu zamieszkania. Czyli wachlarz działań i wsparcia jest bardzo szeroki. Tutaj pani minister wymieniła, to są osoby niepełnosprawne, to jest piecza zastępcza, to są osoby starsze, to są osoby bezdomne. To jest cały wachlarz wsparcia, który w ramach tej strategii jest przygotowywany. Oczywiście, tak jak powiedziałem, rok 2035 wydawałoby się, że rok lata odległy, ale wiemy doskonale, że czas leci szybko i już dzisiaj musimy podejmować takie działania, które będą nam pomagały, aby osobom, które w tych grupach potrzebują tego wsparcia, to wsparcie było. Bardzo liczymy na Państwa. Myślę, że też będzie okazja pojechać do Państwa, zobaczyć, jak strategie są realizowane. Również też w kontekście tego koordynatora świadczeń mamy Centra Usług Społecznych, które też mamy wpisane strategie. To jest projekt prezydencki. Będziemy mieli również w tym tygodniu dużą konferencję w Pałacu Prezydenckim, gdzie właśnie też będziemy rozmawiać o centrach usług społecznych, które już w niektórych samorządach funkcjonują i mamy dobre przykłady, że również poprzez takie działania możemy wspólną opiekę realizować. Także ja bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy uroczyście podpisać. Bardzo dziękuję Państwu, że przyjechaliście, są z nami i prezydenci, i burmistrzowie, i wójtowie, i przedstawiciele poszczególnych samorządów, bo myślę, że też podniesie rangę naszego pilotażu, bo myślę tak też, to i bardzo dziękuję, że jest z nami pani przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z Sejmu, pani Ula Rusecka, przewodnicząca Komisji Senioralnej, pani Asia Borowiak, są nasi posłowie z naszej Komisji Polityki Społecznej z Sejmu, także to też no, wspólnie razem, bo przecież to, co wypracowujemy i Państwo nam później też we wnioskach przedstawią, no będziemy musieli przełożyć na ustawy i w Sejmie no, przeprowadzić. A tutaj mamy zawsze silne wsparcie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, także bardzo dziękuję też, że jesteście Państwo z nami. Dziękuję pani minister za ciepłe słowa do naszego i bardzo dziękuję mojemu departamentowi, bo bez niego no, nie miałbym szans, żebyśmy to przeprowadzili, a panie przeprowadziły 16 konferencji i naprawdę myślę, że było to bardzo dobrze przyjęte i też Państwo pokazaliście na tych konferencjach bardzo dobre praktyki, bo myślę, że też wzajemne pokazywanie sobie przykładów jest myślę tak najważniejszym takim celem i również tego pilotażu, bo zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało na terenie całego kraju. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę teraz panią Urszulę Rusecką, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani minister, panie ministrze, koleżanki, panie poseł, panie pośle, ale nade wszystko was drodzy samorządowcy, bo przyznaję, że jesteście tą elitą 20 samorządów, które postawiło na politykę społeczną, na pomoc waszym mieszkańcom. Ja wiem, że w tej transformacji 30-letniej najważniejsze rzeczy to była infrastruktura, to były twarde projekty i dla każdego włodarza gminy, czy też starosty, czy wójta, prezydenta miasta. Najważniejsze są te inwestycje, które namacalnie widzą mieszkańcy, czyli drogi, budynki, szkoły. A jeżeli chodzi o projekty miękkie, wsparcie mieszkańców, edukacja, polityka społeczna, ona nie do końca zawsze jest przez niektórych samorządowców poważnie traktowana. Dlatego niezmiernie się cieszę, że Państwo zauważyli ten problem, że jesteście tutaj i wystartowaliście w tym pilotażu. Ponieważ teraz
świat się zmienia. Jak powiedziała pani minister, czy pan minister, stajemy się społeczeństwem starzejącym się. Wiele usług jeszcze przed nami. My musimy wyprzedzać te wydarzenia, musimy być na to przygotowani, a państwo jesteście najbliżej mieszkańców. 20 samorządów, które będzie wypracowywać pilotaż dla pozostałych. To, co państwo wypracujecie, to, co państwo, bo wiem, że w tych projektach jest również przegląd naszego prawa. My z koleżankami, posłami przerabiamy to później w komisjach. To, co wychodzi z ministerstwa, to, co wychodzi od państwa, po to, żeby te przepisy były bliskie człowiekowi, żeby przekładały się na tą realną pomoc. I bardzo jeszcze raz chcę wam pogratulować państwo, że wzięliście udział w tym pilotażu. Jest to okazja, żeby się spotkać. Mapa jest rozsiana równo, jak wyświetliła się za moimi plecami mapa Polski, kontur Polski, to tam były powiaty, miasta z całego terenu Polski. Wiem, że w jednej gminie bardziej wspiera się pomoc albo jest bardziej zorganizowana pomoc dla dzieci. Pani minister wspominała o dużym zaawansowaniu deinstytucjonalizacji, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, chociaż wiemy, że tam jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, bo jednak wstydem jest, że dzieci są w instytucji, są w domach dziecka. Ważne, żeby one były w rodzinach. I przypomnę, że ustawa, którą dopiero co uchwaliliśmy, pan prezydent podpisał, wspiera rodzicielstwo zastępcze i deinstytucjonalizację w tym zakresie. Natomiast jeszcze cały jest obszar opieki nad osobami w kryzysie psychicznym, na opiece na wychodzeniu z bezdomności i pomoc osobom niesamodzielnym. To wszystko jest przed nami, ale człowiek najbardziej rozwija się, czy najbardziej oczekuje tego, żeby być we własnym środowisku. Nie w instytucji, nie w dużym molochu, tylko blisko ludzi. I muszą powstać usługi wzajemne. I ważne, żeby włodarze powiatu, włodarze gminy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci to rozumieli i to czuli. I skoro państwo wystartowaliście w tym pilotażu, to znaczy, że to czujecie. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę teraz panią Joannę Borowiak, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję pani minister, pani ministrze, szanowni państwo posłowie, szanowni państwo samorządowcy, dyrektorzy centrów i ośrodków pomocy rodzinie. Bardzo dziękuję, że mogę jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu powierzenia grantów, podpisania umów z 20 samorządami w całej Polsce wyłonionymi w konkursie, samorządami, które mają do spełnienia szczególną rolę. Jesteście państwo tymi wybrańcami, którzy będą mieli przed sobą nie lada zadanie, bo przed państwem jest opracowanie i wdrożenie lokalnych rozwiązań dotyczących realizacji strategii deinstytucjonalizacji opieki społecznej. Po pierwsze, serdecznie gratuluję pani minister, pani ministrze opracowania tej strategii. To też wielkie dzieło. Pamiętam na komisjach polityki senioralnej, kiedy pan minister był pytany, często mówiliśmy o tym, że ta strategia jest w przygotowaniu. Pytano nas, kiedy ona będzie przygotowana. Została przygotowana. Teraz kolejny etap. Po tych 16 konferencjach, tutaj wielki ukłon w stronę pani dyrektor, w stronę całego departamentu, który to zrealizował w każdym województwie. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli będziemy korzystali z państwa doświadczeń, z państwa pomysłów przede wszystkim na to, jak odejść od tej opieki instytucjonalnej w przypadku seniorów, którzy z racji pracy w komisji są mi szczególnie bliscy. Przejście z tej opieki w dużych instytucjach, takich jak domy pomocy społecznej, do tej opieki osobistej, do tej opieki w najbliższym otoczeniu.
To jest niezwykle istotne i niezwykle potrzebne. Życzę Państwu powodzenia w tym przedsięwzięciu, bo to właśnie na tym, co Państwo wypracujecie, będziemy później bazować wszyscy, będą bazowały kolejne samorządy. Te rozwiązania, które Państwo już z całą pewnością macie zaplanowane, dlatego też jesteście wyłonieni w konkursie, będą wytyczały szlaki kolejnym samorządom. Bardzo się cieszę, że mogę tu z Państwem razem być. Gratuluję uzyskania grantów, gratuluję wyłonienia w tym ważnym, myślę, prestiżowym konkursie i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment podpisywania przez panią minister Maląg umów o powierzenie grantów w ramach projektu pod nazwą Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych z grantobiorcami. Będę po kolei wyczytywała poszczególnych reprezentantów samorządów z prośbą, aby podchodzili w celu złożenia podpisu na umowach. Pani minister, serdecznie zapraszam. Zapraszam pana Edwarda Jarmuziewicza, wójta gminy Adamówka. Zapraszam pana Macieja Kicałę, naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, reprezentującego prezydenta miasta Sopot. Zapraszam pana Adama Lubiaka, starostę Wołomińskiego. Zapraszam panią Lidię Czechak, starostę Jarocińskiego. Zapraszam pana Adama Babuśkę, starostę Lignickiego.
Zapraszam panią Jolantę Fibik-Pasierbek, zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, reprezentującą prezydenta miasta Bielsko-Biała. Zapraszam panią Annę Walczak, dyrektora zespołów ośrodków wsparcia w Lublinie, reprezentującą prezydenta miasta Lublin. Zapraszam panią Renatę Kulik, starostę powiatu łobeskiego. Zapraszam pana Dominika Smolińskiego, wiceprezydenta miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Zapraszam pana doktora Marka Wojtkowskiego, prezydenta miasta Włocławka. Zapraszam pana Krzysztofa Kaliszuka, pierwszego zastępcę prezydenta miasto Zielona Góra. Zapraszam pana Andrzeja Chruścickiego, wójta gminy Kolbudy.
Zapraszam panią Annę Szalast, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, reprezentującą miasto Chełm. Zapraszam pana Grzegorza Pieca, starostę Koneckiego. Zapraszam pana Grzegorza Czaplę, wójta gminy Ożarowice. Zapraszam pana Krystiana Kinastowskiego, prezydenta miasta Kalisza. Zapraszam pana Henryka Gawora, wicestarostę Wielickiego. I ostatnia już umowa. Zapraszam panią Annę Grygierek, burmistrza gminy Strumień.
Szanowni Państwo, zapraszam teraz wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.